Szanowni Państwo, przedstawiamy dziś nieduży, przyjemnie w dłoni leżący starodruk. Monita Politico Moralia et Icon Ingeniorium to wydanie dwóch utworów Andrzeja Maksymiliana Fredry, pisarza politycznego, gospodarczego i wojskowego oraz aforysty. Fredro był kasztelanem lwowskim i wojewodą podolskim. Ten rzecznik szlacheckiej złotej wolności jako marszałek pierwszego sejmu zerwanego uznał legalność liberum veto. Jednocześnie był autorem łacińskich traktatów politycznych, historycznych i wojskowych. Między innymi Militarium Seu Axiomatum Belli, który zawierał też program reform gospodarczych w duchu merkantylizmu. Fredro postulował w nim usprawnienie systemu podatkowego, wprowadzenie państwowego handlu zbożem i opieki państwa nad rzemiosłem, handlem i transportem. Wydał też przysłowia mów potocznych i przedstawiany przez nas dziś zbiór maksym łacińskich Monita Politico Moralia z 1664 roku, czyli przestrogi polityczno-obyczajowe. A temu właśnie zbiorowi maksym towarzyszył Icon Ingeniorium, wizerunek umysłów i charakterów. I właśnie wydanie tych utworów mamy dziś przyjemność Państwu przedstawić. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów starodruki, książki z grafiką, literatura piękna polska oraz literatura staropolska. Zakochaj się w antykwariacie.